Nazywamy się Kuśka Brothers, działamy już od lat 15 w tej chwili. No i bardzo się cieszymy, że udaje się nam cały czas przetrwać w dobrym nastroju. Dlaczego Węgorzewo? No to się starczy rozejrzeć dookoła. Mi się wydaje, że te wydarzenia, że ci ludzie, że ta atmosfera mówią wszystko, dlaczego i my tutaj przyjeżdżamy od wielu lat, dlaczego tak wielu ludzi coraz więcej ściąga tu każdego roku także. Ekologia tak, mam na sobie jednorazową koszulkę, została wytworzona z papieru trzcinowego, który jest odzyskiwany w kubańskich fabrykach cygar. Ewentualnie zaśpiewać? Możesz. Co z tego zamówić? Jak mam do wyboru, to wybieram Węgorzewo. Wow! Uwaga! Rekord, tak? Woohoo! No. I teraz no i dlaczego Węgorzewo? Kolega przyjeżdżał, to z nim przyjechałem. Bardzo dobra atmosfera, to wszystko. Tutaj jest fajny balans między różnymi gatunkami muzyki. No i tu jest najlepiej ogólnie, no według mnie. Bo Węgorzewo to jest najlepsze miasto, najlepsze festiwale, naprawdę, polecam. No i chciałam zobaczyć, jak tu jest, byłam ciekawa bardzo, jak to wygląda wszystko. I myślę, że warto przyjeżdżać i polecam to wszystkim innym. Do Węgorzewa przyjechałam, ponieważ uważam, że jest to jedno z najwspanialszych miejsc na Mazurach, proklamujące ekologiczne idee. Ogólnie jest dobry klimat, jest rok zupa, jest piwo, są ludzie, jest fajnie. Generalnie przyjechałam na Hej i interesuje mnie Hunter i Muchy. Bardzo zaskoczył mnie zespół Tides from Nebula, którzy zagrali przecudownie po prostu. Piąty raz tu jestem, zawsze było fajnie. Są świetni ludzie, bardzo miła atmosfera. Bardzo dobra organizacja, podoba mi się to, że jest dużo ochrony, może zbyt szczegółowej. Dzięki temu to ma taki spokojny charakter. Głównie Hej, dlatego że zagra dzisiaj Hej, Kasia Nosowska. To jest wspaniały klimat, bardzo słoneczny i bardzo pozytywny. Ulubiony zespół i też ideał głosu, można powiedzieć, dla mnie, więc dzisiaj stałem na Lipali. Byliśmy rok temu i w sumie to niewiele się zmieniło, oprócz tego, że pole namiotowe się powiększyło. W sumie myślę, że na plus. Ze względu na lakrymozę, cena jak na to, co się tutaj znajduje, jest naprawdę bardzo niska i zachęcająca. Dziękujemy. Ja czekam na Muchy dzisiaj. Ludzie są spoko i ogólnie miejsce, całe Mazury są, wiadomo. Tu zawsze jest zajebiście. Polecam serdecznie. I'm feeling fantastic. I love it. It's a beautiful place. Lots of fun times and great music. I think for me it's an opportunity to see many Polish bands that I would never otherwise know about. Wszystko jest super. Ja najbardziej czekam na Hej. No i jutrzejszą Komę. Acid Drinkers w tym roku. Przyjechałyśmy. Szczególnie dzisiaj na Komę. Fajnie jest. Kurt, Koma, Hej. Czekam przede wszystkim jeszcze na Vader i Sepultura. Tak samo jak kolega, jeszcze Lipali ładnie wczoraj bardzo zagrało. Bardzo byłem zadowolony. Mazury, po prostu Mazury. Mazury są piękne. 15 lat temu było znacznie lepiej. Jeszcze wojsko sprzedawało jabłone z zapasa. Ale dziś mój styl życia też jest trochę inny. Też wolę piwo z kija. To jest swego rodzaju tradycja. Dlaczego ten festiwal? Bo jest jedynym w Węgorzewie, na którym można coś ciekawego zobaczyć, a dzisiaj to na Komę. Świetni ludzie, świetna atmosfera i świetne piwo. Jakie piwo jest najlepsze? Carlsberg oczywiście. Wow. Przyjeżdżamy tutaj na każdą rocznicę swojego ślubu. Obchodzimy tak swoją rocznicę.
bocznicę i przejeżdżamy już 6 lat tutaj. Dlaczego lubię to miasto? Nie wiem, ponieważ mogę tu w końcu siedzieć sobie w czasie wakacji i nie muszę w Gdańsku zapierniczać do sesji. Ja pierwszy raz przyjechałem na ten festiwal. Мы узнали о нем в Беларуси, вот взяли машину, приехали на море. Ну, пока отлично. То есть мы ждем хедлайнера сегодняшнего дня, это Сепультура. Запрашиваем, Боже, те вспомнения, тен шау, та молодость, тен рай, Боже. Местечко намётовое, есть теж супер, сцена намётова, целый час есть музыка. Чекаме на Сепультуре, которая будет... Сепультуре и Вейдера, прежде всего Вейдера. Ludzie są wspaniali, no bywają ekscesy, ale ekscesy są szybko zniszczone przez ochronę, która jest bardzo przyjemna. Klimat jest genialny. Dokładnie. Bardzo sympatycznie jest, bardzo fajni ludzie. Ludzie się poznaje, naprawdę. Tak. Jest fajniej niż myślałem. Dobry organizator. Najlepsza impreza w okolicy. Polsko, nie gniewaj się, ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. O kilka przyrzekam ci, Polsko, zmienię się. Nie będę palił i pił, już nie będę palił i pił. A nie będę palił pił, będę już chodził do szkoły. Ja będę już chodził do szkoły, będę już chodził do szkoły. Nie będę palił pił. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Koncert, szkoda, że tak wcześnie, no ale cieszymy się, że rzeczywiście na tym naszym koncercie ludzie przyszli pod scenę, zaczęli się bawić. Ja osobiście jestem pierwszy raz na Mazurach i bardzo fajnie. Wiesz, są piosenki stare i nowe. Stare mają troszkę inny przekaz, bo wtedy były inne czasy. Troszkę były piosenki polityczne, a w tej chwili są piosenki bardziej o uczuciach. Tak, ale kilka numerów też tych starych na pewno jest bardzo aktualnych. Odnoszą się do dzisiejszych czasów. No, cały czas. Dlatego cały czas je gramy i przypominamy. Spotkanie z... Kultura, to właściwie się nic w tym względzie nie zmienia. Także w tym festiwalu, no byłoby nam bardzo miło, gdyby zaproszono nas po raz kolejny, na przykład w przyszłym roku. No, uczestnicy... Pozdrawiamy, świetna publika. Chodźcie troszkę wcześniej, 18. Dokładnie, no. Dokładnie. No niestety przyszło nam grać o takiej, a nie innej porze. Nie późniejszej, ale mimo wszystko ja było bardzo tak, fajnie. Zawijajcie wcześniej do portu, żeby przyjść na koncerty. Sztywnego Palazji. Jedna gra, jeden dzień, kiedy czekasz. Jeden prąd, jeden front. Emocje nie na sprzedaż. Właściwe miejsce i czas to dużo więcej niż gra. To jest ważne, to się stanie, to się dzieje teraz. To się stanie, to się dzieje teraz. Czy już wiesz, czy chcesz, czy już jesteś w grze? Czy rozumiesz i potrafisz opowiedzieć się? Czy już wiesz, czy chcesz, czy już jesteś w grze? Czy już czujesz, że się zbliża najważniejszy dzień? Najważniejszy dzień. Najważniejszy.
zdanie, rok, jeden przekaz. Nowy sens, nowa treść, wspólny temat. Właściwe miejsce i czas to dużo więcej niż gra. To jest ważne, to się stanie, to się dzieje teraz. To się stanie, to się dzieje teraz. Czy już wiesz, czy chcesz, czy już jesteś, gdzie? Czy rozumiesz i potrafisz opowiedzieć się? Czy już wiesz, czy chcesz, czy już jesteś, gdzie? Czy już czujesz, czy się zbliża najważniejszy dzień? Najważniejszy dzień. Najważniejszy dzień. Wrażenia takie jak za pierwszym razem, czyli bardzo sympatycznie i bardzo miło. To jest w ogóle fantastyczna okolica i taki ten klimat mazurski nam udziela. I ten koncert nam się grała jakoś tak bardzo lekko i swobodnie. Nie wiem, czy ty miałeś też takie odczucia. Też miałem i tam nawet aż byłem zdziwiony, że aż tak. Bardzo przyjemnie. Przychodzą, wiesz, świetnie bawić i o to głównie im chodzi. I to często dostajemy taką reakcję od publiczności, taką żywiołową, spontaniczną i po prostu nas to nakręca i powoduje, że gra się tak przyjemnie bardzo. Staram się być w jakichś takich drobnych, życiowych, codziennych sprawach ekologicznych, ale to może wynika z jakiegoś takiego może przyzwyczajenia niż jakiejś tam dbałości o środowisko, ponieważ jestem zdania, że wiesz, przeleciał samolot i więcej zanieczyścił niż ja przez całe swoje życie. Ja z kolei jestem chyba zdania, że w naturze się samo wszystko reguluje i my, no, zanieczyszczając środowisko i w ogóle nie żyjąc po swojemu, nadal jesteśmy częścią tej samoregulacji i tyle. Oczywiście ja chciałbym dodać, że staramy się być estetami i na przykład, nie wiem, nie rozrzucamy wokół siebie jakieś śmieci, bo to jest po prostu równie ekologiczne, co brzydkie po prostu. Bardziej kwestia estetyki niż ekologii pewnie, no właśnie. Ja na przykład mam takie małe marzenie, że bardzo chciałbym zobaczyć taki topowy na światowym poziomie zespół metalowy, a wiem, że tutaj zagra i Vader i Sepultura, więc coś takiego chciałbym zobaczyć.